Mamy teraz specyficzny czas, dlatego pokażemy Wam parę ćwiczeń z gumami, ketlami. My ćwiczymy w garażu, Wy możecie to zrobić w domu bez żadnego problemu. Jako pierwsze ćwiczenie będzie haczyk z gumą na podniesienie szybkości i siły ciosu. Pokażę Gienek. Aby osiągnąć cel, trening musi stać się Waszym pozytywnym uzależnieniem. Spożywajcie regularnie 5 posiłków dziennie, liczcie kalorie i pijcie dużo wody. Ćwiczenie to wykonujemy jedną ręką 30 sekund i potem drugą ręką. Następne ćwiczenie z gumą to szybki, prosty krok. Zwróćcie uwagę, że Gienek pracuje stopami, a uderza rękoma. Gienek wykonuje ciosy do przodu z gumą. Jeżeli nie macie gdzie zaczepić gumy, może ktoś z rodziny Wam przytrzymać. I do tyłu wykonujemy też różne kombinacje ciosów. Gienek teraz wykonuje skoki do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo. Również możemy wykonać wykroki do przodu i również do tyłu. Mamy typowo zapaśnicze ćwiczenie. Zobaczcie, tak samo jak w boksie, na krzyż idzie lewa ręka z prawą nogą i odwrotnie. Taką opcją wykonania tego ćwiczenia. To była jedna z wielu propozycji pracy z gumami, a teraz przechodzimy na ketle. Zmieniamy narzędzie pracy, ale zasada jest taka sama, pracujemy całym ciałem. A następne ćwiczenie poprawy dynamiki ciosu. Również stabilizację ciała. Następnym ćwiczeniem, które pokażemy, są wykroki z ketlem. Jest to idealne ćwiczenie do szeregu. Teraz Gienek przedstawi następne ćwiczenie z użyciem ketla do ciosów prostych. I stopy też pracują. Zawsze trzeba pamiętać o tym. Ostatnie ćwiczenie na dziś. Idealnie do ciosów prostych. Ćwiczenia wykonywane jedną ręką, wykonujemy później drugą. Nawet w tym specyficznym okresie. Jak widać, trening można zrobić wszędzie. Wystarczą tylko chęci. Miłego dnia, Pablo.